Tak. Jej ojciec. On chyba był lekarzem też. Tak, wszystko się zgadza. On był lekarzem z Warszawy i kupił ten majątek na chyba początku XX wieku albo w końcu XIX wieku. I tutaj nie gospodarował sam, a potem gospodarował mój wuj Władysław Dytel do końca. Aha, to jeszcze. Przed Władysławem, tak? Przed Władysławem był Edward. A jak on się nazywał na imię? Edward. To już tego nie pamiętam. Tak, bo mi się pani wydaje, że... Pani 9 dni ode mnie było. No tak, to pani nie może pamiętać, dlatego że mój dziadek umarł przed pani urodzeniem. Władek. Nie Władek. Władka zabrali stąd, jak przyszła władza ludowa, to wyaresztowali wszystkich. No, i między innymi zabrali wuja Władka i zabrali Józefa. Władek pojechał do obozu w Rosji i z tego obozu nie wrócił. Borowiczka zginął, taki między innymi obóz, a Jurek wyskoczył z transportu i się uratował. A Michał się uciekł do... Ale Michał mieszkał w Warszawie. Nie, nikt tutaj już nie przychodził, dlatego że nie było po co. Bo przyszła reforma, wszystko zostało... Panie, robię mi zdjęcia, bo ja tak brzydko wyglądam. Bardzo ładnie ma pani fioletowe, wszystko bardzo. Tak pani ładnie ubrana przecież. Wszystko, a to jest pani dom. Jakby pani wiedziała, że przyjedziemy dzisiaj. A proszę panią. Jak chce pani wiedzieć, tutaj co ten domek stoi, tak? Drewniany, to był taki karbowy, tak? Nazywał się, to on tutaj, wie pani, miał dwa mieszkania. Aha. No i były tam, gdzie tamten budynek stoi, znowu były takie, wie pani... Czworaki. Nie, czworak to był tam, gdzie stadion. Aha. Nie, tak jak ten budynek stoi, żółty, wysoki, żółty, aha, ten, to tak. Tutaj był, wie pani, taki ośmiorak go nazywali, tam chyba było 8 mieszkań czy coś. Możliwe. Wie pani, i każdy miał te służby. A nie ma pani żadnych zdjęć? Ale to jak się dawali, wiecie państwo, ornalie, ornalie czy coś, i oni, wie pani, chowali się. Dalej to znowu jest mleczarnia, zauważyli państwo, tak. Mleczarnię? No bo była gorzelnia w ogóle jeszcze. Przecież. Za mleczarnią. A tutaj zaraz za stadionem mleczarnia jest. Tak. Mhm. No tam były budynki gospodarcze. Ja proszę bardzo, przepraszam, bo ja tak się usiadłam. Proszę bardzo. No siadajcie teraz, ja już się nasiedziałam. Siadaj tam. Tam krzesło jedno stoi tutaj w tym. To pani będzie weźmie sobie. A kuszlowie, taka rodzina kusz była. Kuszel. No to wie pani, to gdzieś oni na wsi mieszkali. Nie, to okazuje się, że na wsi. Mamo, coś ściemniałaś. Coś ci drzewo generalnie zleśniałeś. Ale wie pani, i tutaj właśnie co ten dystansie mówię, to był pałac taki. Pałac to nie był nigdy. Co wie pani, mieszkali. Drewniany. A kuśle to wie pani, ja mało ojciec. Teraz powiem. No to tam, proszę panią, był ten pałac. No były, bo był pan. Mój dziadek w ogóle był lekarzem. Moja rodzina w ogóle pochodzi z Warszawy. Jedna i druga. Znaczy część rodziny mojej matki z Lubelskiego, ale to już jest nieważne, bo, się nie, bo znowu popadamy w krzaka. Nie wiem, i mój dziadek... Wylecicie po samochodzie, my tutaj sobie rozmawiamy. Znowu wie pani za tym. Znowu były, proszę panią, te urzelnia były. Jeszcze kręcę film. Daleko państwo przeszli? Przeszli? Tam teraz jest budynek, ale tam jest figur studia. No to nawet zjazd nie ma. Jeszcze to samochód, bo i tak ten.